Siemanko widzowie, już niedługo moi drodzy wyjdzie DLC Pumps & Hoses. Mówię niedługo, bo za niecałe 2 tygodnie, dokładnie 27 września będzie miało to DLC premierę i dzisiaj widzimy kolejną porcję fact sheetów. Domyślam się, że są to przedostatnie fact sheety, które trafiają do nas, więc omówimy je sobie, zobaczycie co ciekawego się tutaj szykuje. No ja już to widziałem, więc powiem wam, naprawdę będzie ciekawie. Oczywiście, jeżeli chcecie kupić to DLC, ono nie jest zawarte w przepustce sezonowej w Season Passie, więc jeżeli nawet masz Season Pass, a chcesz grać tutaj z DLC Pumps & Hoses, to musisz to DLC kupić osobno. Link znajdziecie w opisie. Moi drodzy, zaczynamy. Na początku, zobaczcie tutaj, znowu mamy te fajne fact sheety, po 2 maszyny, po 2 narzędzia na jednym fact sheetie. Na początku marka Shouten, mamy tutaj taką maszynę, taki element, który służy do zwijania węża, żeby umieścić na nim wąż, no i jednocześnie, żeby sobie go tutaj zwinąć. Jak widzicie, tutaj będzie można umieścić 400 metrów węża, no czyli jest to raczej jedna z mniejszych tych ogromnych szpul. Natomiast z tyłu mamy injektor, czyli jakby to nazwać aplikator po polsku. Jak widzicie, będzie wymagał on stosunkowo niewielkiej mocy, bo zaledwie 70 koni mechanicznych. Ja wam powiem, że jest to bardzo niewielka moc, ale z drugiej strony weźcie pod uwagę, że tutaj nie będzie trzeba ciągnąć za sobą tej ogromnej beczki, jak to było w klasycznej formie rozlewania gnojówki, no tylko po prostu jeden wąż, więc to 70 koni mechanicznych jak najbardziej jest ok. No ale to po prostu pokazuje, że nawet najmniejsze ciągniki będą w stanie sobie tutaj poradzić, więc bardzo fajnie. Oczywiście należy zwrócić uwagę na cenę, bo ta szpula kosztuje prawie 30 000 euro, ten właśnie aplikator niecałe 60 000, szerokości roboczej będzie miał 12 metrów, więc wydaje mi się, że parametry dość ciekawe. Na pewno będzie to maszyna, którą będę miał zamiar przetestować, gdy tylko to DLC wyjdzie. Od razu zapowiadam, że gdy wyjdzie DLC, na pewno będę nagrywał długo i dużo odcinków będzie się pojawiać właśnie na temat tego DLC. Podejrzewam, że zrobię dedykowany tydzień właśnie temu DLC, po to, żeby przetestować jak najwięcej rzeczy, żeby się tego nauczyć, no i przede wszystkim, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa, bo oprócz Pumps and Hoses, czyli oprócz węży i pomp, dostaniemy również zupełnie nową mechanikę biogazowni. Teraz widzicie kolejne elementy tych biogazowni. Do tej pory było tak, że biogazownię stawialiśmy jako jeden budynek, a teraz będziemy mogli tą biogazownię poskładać sobie z mniejszych elementów. I zobaczcie, co my tutaj mamy. W poprzednich odcinkach z tej serii omawiałem inne elementy, które będą tutaj dostępne. No a tutaj na przykład zobaczcie, będziemy mieli zbiornik, który będzie przechowywał różne materiały przed fermentowaniem. Ten duży zbiornik z tyłu to jest fermenter, w którym będą się właśnie odbywać te wszystkie procesy, natomiast gdzieś trzeba magazynować różnego rodzaju materiały, które do tego fermentera trafią, no i tutaj właśnie jest taki zbiornik na 60 000 litrów. Podobnie jak to ma miejsce teraz, my wyładowujemy kiszonkę do zbiornika, no a w fermenterze po prostu ta kiszonka sobie fermentuje, więc tak to wygląda. Oprócz tego będziemy mieli taką, to się nazywa gas torch, taką fajną rurę, w której będzie można spalać na przykład metan. I ja jestem bardzo ciekawy, czy w związku z tym będziemy w stanie zarabiać pieniądze. Dodatkowo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, czy na przykład jakaś animacja tutaj będzie, bo naprawdę wygląda to dość ciekawie. Jakiś metan tutaj będzie można sobie spalać, więc zapowiada się to naprawdę interesująco. Gdy tylko to DLC wyjdzie, na pewno zamierzam nagrać dla was wiele odcinków, zarówno z ogarnięcia tych rur i węży, jak również z ogarnięcia kiszonki, bo tutaj też będzie troszeczkę do pokazania. No to moi drodzy, idziemy dalej. Kolejną maszyną, którą tutaj możecie zobaczyć, jest kompresor. Kompresor będzie służył do tego, żeby można było pompować na przykład naszą gnojówkę, no a z przodu mamy tutaj też coś takiego jak manure pomp, czyli pompę do gnojówki. Zobaczcie, że to wygląda, że tutaj mamy z przodu mamy kompresor, z tyłu mamy tą pompę, no więc jedno z drugim będzie działać i dzięki temu będziemy w stanie pompować naszą gnojówkę właśnie na pole. Jeżeli ja dobrze widzę, bo nie chcę wam teraz skłamać, tutaj jeszcze swoją drogą są świnki, które bardzo możliwe, że pojawią się na moim gospodarstwie, zanim jeszcze pojawi się dodatek Pumps and Hoses, przynajmniej taki mam plan, takie mam plany. Oczywiście mówię tu o moim alpejskim gospodarstwie, no bo jednak to jest gospodarstwo, na które już będę Was zapraszał jeszcze w przyszłym tygodniu. Jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie live'a zrobimy sobie z dużej mapy, a od przyszłego tygodnia będziemy już grali sobie na alpejskiej mapie, przygotowując się finalnie do dodatku Pumps and Hoses. Wracając do tematu, jak widzicie, będziemy mieli tutaj pompę do gnojówki. Jeżeli ja dobrze widzę, jeżeli dobrze rozpoznaję, to po prostu ta pompa jest postawiona w tym miejscu, w którym możemy zabierać naszą gnojówkę, na przykład do przyczepy, do rozrzutnika gnojówki, do wozu asenizacyjnego, o, tak się to fachowo nazywa, tylko tutaj po prostu będzie można przyjechać sobie z pompą, no i tą pompą pompować co trzeba. Jak widzicie, tutaj ta pompa ma możliwość 300 metrów zasięgu, więc nie jest to jakaś ogromna pompa. Bardzo jestem ciekawy, czy te pompy będzie można podłączać szeregowo, czyli na przykład z pompy do pompy i kolejne. No i jeżeli ja bym postawił na przykład 5 takich zestawów, to czy byłbym w stanie przepompować gnojówkę na odległość 1500 metrów? To na pewno będę chciał kiedyś sprawdzić. No i moi drodzy, ostatni screenshot, który swoją drogą wcześniej pojawił się podwójnie. Tutaj na stronie Giantsa już to zostało poprawione. Tutaj mamy coś takiego, że będziemy mogli wsypywać do fermentera też w inny sposób, czyli za pomocą tego tutaj zbiornika. Jak widzicie, można tutaj będzie wjechać. Nie jest to maszyna, nie jest to narzędzie licencjonowane, jest to marka Lizard, więc po prostu tutaj można sobie wjechać, no i wysypać na przykład kiszonkę, tak jak tutaj widzicie, pojemność 115 tysięcy litrów, więc przyznam szczerze, jest to bardzo, bardzo dobra pojemność, biorąc pod uwagę to, co mamy na przykład w naszych biogazowniach, gdzie ta pojemność jest ograniczona do 50 tysięcy litrów, no to wynikałoby z tego, że faktycznie naraz będzie można tutaj przywieźć bardzo, bardzo dużo towaru. I na koniec w sumie taki bonus, ja się zastanawiałem, jak to ugryźć, natomiast tutaj mamy obiekt dekoracyjny w dwóch różnych stylach. Przyznam szczerze, bardzo się zdziwiłem, gdy zobaczyłem ten obiekt dekoracyjny, ale on mega mi tutaj pasuje. Dzięki temu będziemy mogli sobie poukładać te takie betonowe elementy. Ciekawy jestem, czy będzie można podnieść to w ręce. Obstawiam, że nie, że jednak będzie to ważyć troszkę więcej niż 200 kg, tylko będziemy musieli do tego użyć na przykład jakiejś ładowarki teleskopowej albo po prostu tura. No i w związku z tym będziemy mogli sobie naukładać takie ładne obiekty dekoracyjne. Przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie, więc kiedyś to przetestuję. Przypominam, że DLC ukaże się 27 września. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie factsheety, to zapraszam Was do poprzednich odcinków o factsheetach albo na bloga Giantsa, dlatego że tam znajdziecie wszystko. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tym DLC i czy zamierzacie je kupić. Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!